święta pod znakiem inflacji, oszczędności, a nawet kredytów na wigilijne spotkanie. Rosnące ceny produktów dają się odczuć mieszkańcom, którzy na dwa dni przed Wigilią robili zakupy na targowisku w Sosnowcu. Bardzo drogo jest. Bardzo drogo. Wszystko drogie. Co najbardziej zdrożało? Da się to odczuć? Pan co, no wszystko zdrożało. No nie ma takich, żeby nie, coś nie zdrożało. Wszystko zdrożało. Makabrycznie. Szok. Trzeba chodzić całe hale, żeby cokolwiek kupić. Co najbardziej zdrożało? Jedzenie. Takie drogie, że aż się nie chce gadać. W pani przypadku będą oszczędności na święta? Muszą być. Panie, z minimalnej pensji co człowiek może kupić? Bo zapłaca rachunki i prawie nic nie zostaje. Troszkę przesadzają na tych cenach, bo cena zróżnicowana czy te świąteczne, jak i lampki, jak i bombki, jak i te inne rzeczy, figurki, no to troszeczkę przesadza. I nie jest tu mowa tylko o choinkach czy karpiu. Wielu mieszkańców narzeka też na ceny produktów spożywczych czy ozdób choinkowych. Narzekają klienci, ale narzekają także sprzedawcy na brak klientów. Choć niektórzy z nich twierdzą, że ceny nie uległy większej zmianie. No, wybierają właściwie co nic. No, chodzą i patrzą po cenach. Oszczędzają? No chyba tak. A te ceny się zmieniły w porównaniu do ubiegłego roku? W sumie nie za bardzo. Na targu na pewno nie. No ludzie są zainteresowani bardzo. No chcą jak najlepiej święta spędzić w domu, kupują. Niektórzy narzekają, że nie mają pieniędzy, ale to jest nieprawda według mnie. No, trochę tam rząd pomaga im na pewno na 100%. Na 100% z kolei niektórzy na święta wezmą kredyt. Wielu nie wyobraża sobie kolacji wigilijnej w ograniczonej wersji. Wiele wskazuje na to, że ten czas świąteczny to czas realizacji czegoś, co ekonomiści nazywają nogą w drzwi. To takie ryglowanie drzwi. Mówiąc wprost, zrobimy wszystko, aby nie zejść z poziomem konsumpcji, który do tej pory był dla nas oczywisty, znany i uznawany za właściwy w czasie świąt, czyniąc to bardzo często pożyczając pieniądze. Warto jednak pamiętać, że wigilijny czas przeminie w kilka godzin, a kredyt zostanie nawet na długie lata.